Hej, próbuję znaleźć pomysł na swoją twórczość, a generalnie ja uwielbiam mówić, jestem człowiek głosówka, jeżeli do was piszę prywatnie, więc jakby wiele razy w przeszłości wpuszczałem jakiś filmik, go tytułowałem coś w stylu, nie wiem, pogaduchy vol 1, czy nie wiem, jakoś tak. Ale też ja mam bardzo dużo pomysłów i przemyśleń w głowie i chciałbym je jakoś z siebie wyrzucać i wam pokazywać. Więc tak obok coverów i openingów chciałbym was zaprosić na pogaduchy przy kawce. Kawa będzie tylko w nazwie, chyba że znajdę jakąś słomkę. Anyway, dzisiaj chciałbym trochę powiedzieć o swoim stosunku do rzeczy nieożywionych. Tada! Generalnie to moja pierwsza gitara elektryczna ma już kilka ładnych lat, ale dzisiaj dopiero postanowiłem jej dać tutaj białą farbę, to jest dosłownie biały akryl. Ale według mnie daje taki super wavy look. Nie wiem, mi się podoba, bo wcześniej tam były jakieś edgy napisy w ogóle z technikum. Ale wracając do tematu. Na pewno nie jestem w tym sam, ale po tygodniu od dostania nowej rzeczy, głaskania po prostu, nie wiem, wiązania kokardki, dmuchania na to, przechodzę potem z tą rzeczą do życia codziennego. Więc coś tam drapię, coś tam maluję, coś zaczynam jakby, przestaję jakby czuć tą świeżość. I w zasadzie wtedy czuję to, że to jest moje. I zaczynam to sobie customizować. Ostatnio bardzo dużo polecę. I też zdałem sobie sprawę, że daje mi to duży komfort. Tak jeszcze właśnie propos malowania. Tada! I to też było takie moje zdanie sobie sprawy, że hej, to moja ulubiona kurtka. Mogę jej dać bardziej surowy look. A jako, że mam fazę na tribasa, to zrobiłem tego neotribala. Jakby... To jest moje pierwsze... To nie jest moje pierwsze. Pierwszym podejściem do malowania ubrań był cosplay. Ale też jakby... Dobra, jednak nie wiem, co chcę powiedzieć. Po prostu sprawianie, że rzeczy są bardziej moje, wkładanie trochę mnie w nie, daje mi mega satysfakcję i na dobrą sprawę czuję się z czymś jeszcze bardziej komfortowo. Mój candy tak samo, jakby oczy są wymienione na Austina, powieki tak samo austinowe, język i rogi mam od Daciego i... I w sumie to jest tyle, co ja chciałem powiedzieć. Nie zamierzam odkrywać jakiegoś koła, czy bawić się filozofa. Taki ketchup po prostu. Nie mówcie, w sensie takie ketchup po angielsku, że nadgonienie czegoś. Nie mówcie ketchup na ketchup, proszę. To jakby... Czy chcę coś wam jeszcze pokazać? Nie. Trzymajcie się.